Raid 2. Kręcenie sceny finałowej to było coś niesamowicie trudnego do zrealizowania. Scena walki w kuchni była kręcona aż przez 8 dni, zawierała 195 ujęć, a planowanie choreografii trwało 6 tygodni. Do tego wszystkie ciosy były prawdziwe, dlatego obsada musiała nauczyć się, jak kontrolować siłę oraz prędkość uderzenia, tak by wyglądało to realistycznie, ażeby nie skrzywdzić się nawzajem. Mission Impossible. Scena opuszczania się z sufitu do kilku centymetrów nad ziemią była naprawdę fajna, ale głowa Toma Cruise'a powiedziałaby coś innego. Zaliczyła kilka spotkań z podłogą. Jak temu zaradzono? Dociężono jego buty monetami, dzięki czemu było mu łatwiej zachować równowagę.